Witam Cię bardzo serdecznie, Mario Bucardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór, namaste. To jest nagranie dla wszystkich osób, które są w mojej społeczności i dotyczy zbliżającego się portalu 66, czyli 6 czerwca 2024 roku. Możemy wręcz powiedzieć, że to jest taki portal na granicy 66 a 666. Z czym to się wiąże? Szczególnie osoby, które są bardzo wrażliwe, mogą odczuwać te energie destrukcyjne, czyli negatywne myśli podsuwane przez różne istoty czy ludzi, negatywne emocje, przede wszystkim zwątpienie w siebie, w swoje marzenia, w swoje plany, wręcz myśli samobójcze, wręcz myśli takie na granicy, że wszystko jest niemożliwe, do niczego się ktoś nie nadaje albo nic w życiu nie osiągnął. I teraz tak, w zależności od poziomu, na którym jesteś, możesz odczuwać bardzo takie wysokie wibracje, które już pchają Cię do realizacji siebie, Twoich celów i Twoich działań, szczególnie jeżeli pracowałaś albo pracowałeś w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie nad swoją tak zwaną krystalicznością, czyli krystaliczne myśli, słowa i działania. Te osoby z Was mogą w czasie tego portalu 66 razy szybciej osiągnąć swoje marzenia i swoje cele. Osoby z Was, które odczuwają bardzo, bardzo negatywnie teraz te energie, powinny niesamowicie uważać, ponieważ istoty, które są wokół nas, chcą wykorzystać ten portal, żeby Cię zatrzymać, żeby jak gdyby podsunąć Ci 66 kamieni i sprawić, żeby z tego portalu powstał portal Wisielca. Zwróć uwagę, 6 plus 6 daje nam 12, 12 wielkich arkanach wtajemniczenia, czyli starożytnej wiedzy Oriona i Atlantów, daje nam Wisielca. I teraz tak, co robić? Przede wszystkim są rytuały u mnie. Rytuał świec intencyjnych, żeby utrzymać krystaliczne myśli, czyli czystość. Popatrz, ile ja mówiłam w ostatnim czasie o tej krystaliczności. Zaczynając od ceremonii, wszystkie ceremonie pod wyżej 200, czyli cała ta seria powyżej 200, seria arcykapłanki. Mówią o krystaliczności. Tutaj warto sobie wrócić do tych ceremonii. Jak Cię nawiedzają złe myśli, jak Cię nawiedzają takie destrukcyjne myśli, to po prostu wchodzisz na moją stronę bucardimaria.com i oglądasz ceremonię. I one bardzo szybko wybiją Cię z tego stanu, tej negatywności, albo pokażą Ci rozwiązanie, pokażą Ci właściwą drogę. O krystaliczności mówiłam w symbolice trylogii, teraz w tym rozdziale 10, czyli omówienie symboliki rozdziału 10. Mówiłam również o tej krystaliczności, czyli znowu na tej samej stronie w zakładce trylogia, jak masz dostęp, taki jak do ceremonii, jest dostęp do trylogii, tam masz cały dostęp do tych wszystkich filmów, które dotyczą symboliki, również tych nowych filmów, bo wiele osób dalej nie wie z mojej społeczności, że ja cały czas te filmy nagrywam. Cały czas są nowe filmy i tych filmów się nie znajdzie gdzieś na YouTube, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, one są tylko i wyłącznie tam. Idziemy dalej. Teraz tak, można oczywiście się położyć i umierać. Na takiej zasadzie, czyli o, jaka jestem biedna, jaki jestem biedny, nic nie robić. I co to spowoduje? To spowoduje, że staniesz się tym wisielcem, czyli takie kompletne zawieszenie i nic kompletnie nie pójdzie do przodu w tym roku smoka. Zwróć uwagę, to jest rok smoka, to jest bardzo trudny rok, to jest tak trudny rok jak rok tygrysa. Tutaj może to być rok zwycięstwa albo kompletnej porażki. I ja jestem tutaj po to, żeby to był Twój rok zwycięstwa. Czyli rytuał oczyszczający myśli, rytuały ochronne, wszystkie te rytuały 7-godzinne, oczyszczające, ochronne, one są po to, żeby pomóc Ci wyjść na tą wysoką wibrację, bo jak masz wysoką wibrację, to w tym momencie 66 razy szybciej osiągasz Twoje cele. Oczywiście spotykamy się w czasie tego portalu na rytuale Nowiu Księżyca, to jest jednocześnie ametystowy Nów Księżyca i tutaj można również uderzyć w to, żeby pewne Twoje rzeczy poszły do przodu. Idziemy dalej.
czyli krystaliczność. Dlaczego dokładnie teraz te energie są globalne? Ty możesz je odczuwać, a to tylko na mnie się ktoś uwziął, a na mnie się czarne wiedźmy uwzięły, czarni magowie i w ogóle wszyscy mi źle życzą. To nie jest tak. To jest energia globalna i wszystko jest takie powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I to, co dzieje się teraz, przygotowuje nas wszystkich do przejścia do nowej ery. I albo odpadniesz w tych zawodach, bo pozwolisz, żeby tobą kierowały jakieś wątpliwości, złe wibracje, a coś tam, coś tam, a coś tam, coś tam, albo po prostu stajesz do walki jak prawdziwa wojowniczka i prawdziwy wojownik i działasz jak każdy z nas. Wszystkie wrażliwe dusze, wszystkie nasionka gwiezdne tak zwane. Przyszliśmy tutaj w tym momencie, wybraliśmy sobie dokładnie ten czas, nie po to, żeby rezygnować, nie po to, żeby wątpić, tylko żeby działać. I teraz tak, negatywne wibracje będą ci podsuwać wątpliwości, one będą ci podsuwać złe myśli. Dlaczego? Bo wielu czarnych magów i wiele czarnych wiedźm nie ma właściwości, ale potrafią wpływać telepatycznie na nasze myśli, żebyśmy my sami poprzez nasze właściwości, szczególne dusze mają wyższe właściwości, robili sobie samosabotaż i destrukcję. To, o czym mówiłam na mentoringu, samosabotaż, czyli będą ci podsuwać takie o wątpliwości w siebie, wątpliwości coś tam, ale nie są w stanie wpłynąć na twoje życie, ale ty sama, czy ty sam możesz wpływać destruktywnie na twoje życie. Ponieważ ty sama, czy ty sam możesz w tym momencie poprzez twoje właściwości aktywować sobie to złe. Czyli wystarczy, że ci podsuną takie jakieś o malutkie impulsy, a ty już robisz resztę. Czyli ty wątpiąc w siebie i w twoje marzenia stawiasz sobie piękny, w cudzysłowie solidny fundament pod twoją przyszłość. Ja wiem, że to się łatwo mówi i jest bardzo, bardzo trudno się od pewnych rzeczy uwolnić, ale po to są ceremonie, po to jest mentoring u mnie, po to jest symbolika trylogii, po to są rytuały u mnie i te rytuały są dostępne dla każdego, bo rytuał świec intencyjnych, każdy sobie może na ten rytuał pozwolić. Tak samo ceremonie, co to jest 33 zł na 6 dni? Przez 6 dni możesz sobie oglądać cały czas i podwyższać twoje wibracje. Czy dostęp do trylogii za 10 zł na dzień, czy dostęp do mentoringu za 17 zł na dzień, to jest naprawdę dla każdego dostępne. Idziemy dalej, bo tyle to chyba kawa kosztuje nawet w jakimś większym mieście. I teraz tak, co możemy zrobić jeszcze z tą energią? To jest ametystowy nów księżyca, czyli ten portal 66, który może stać się portalem wisielca. Wisielca omawiam dokładnie w ceremoniach, wszystkich ceremoniach, które zawierają w numerze 12, tam jest wisielec omówiony. Można sobie też na mojej stronie wbić w polu szukania wisielec i wtedy wyskoczą te ceremonie, w których ja o nim mówię. I teraz tak, co to oznacza? Że nawet jeżeli czujesz się tragicznie, nawet jeżeli wątpisz we wszystko, to może być impuls od wszechświata, żeby coś w życiu zmienić. Czyli jeżeli pojawiają się takie negatywne wibracje, to ja zawsze mówię tak, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo poprzez takie negatywne emocje ty również wiesz, czego nie chcesz. Ty również wiesz, co do ciebie nie pasuje. Ty również wiesz, co powinno od ciebie odejść. Czyli bardzo was proszę, kochani, abyście podeszli do tego portalu mądrze, jak mądre stare dusze, a nie jakieś nie wiadomo co, tylko podeszli do tego naprawdę bardzo, bardzo mądrze na najwyższym poziomie. Jeżeli coś w moim życiu się blokuje, jeżeli coś w moim życiu kompletnie jakoś mnie dołuje i tak dalej, zadać sobie to pytanie, co jest tutaj do zmiany? Co ja tutaj mam zmienić? Co ode mnie odejść powinno? Co może jest niezgodne z moim powołaniem? Co jest niezgodne z moją drogą? I po to jest wasza Maria, czyli ja, żeby wam pomóc i żeby was wspierać. Bo to, co sobie oszczędzacie, a oszczędzę sobie na tym dostępie do ceremonii, a coś tam, oszczędzę sobie na mentoringu, to kiedyś zapłacicie u lekarza albo będziecie po prostu mieli to jako fundament pod wasze niepowodzenia i brak realizacji waszych marzeń. Czyli idziemy jeszcze raz, idziemy bardzo, bardzo mądrze poprzez portal 66.
66 razy możesz szybciej dojść do realizacji Twoich marzeń, Twoich pragnień. Spotykamy się na rytuale 6.6. Ten rytuał jest już opisany na mojej stronie mariabukardi.pl i tam można popchnąć te marzenia z moją pomocą. Jeżeli sama nie masz siły, sam nie masz siły, bo Cię kompletnie wszystko dołuje, to przynajmniej to. Co możesz zrobić dodatkowo? Wszystko, co w czasie tego portalu zrobisz dobrego, wróci do Ciebie 66 razy. Dlatego mówiłam o tym, wysłać darowiznę na onosemina.org, na nasze stowarzyszenie, na sadzenie drzew, albo na oazę, albo jedzenie dla zwierzaków, albo cokolwiek innego. Nie wiem, idź do schroniska, zanieś im karmę, albo cokolwiek innego dobrego zrób dla tego świata i wszystko, co zainwestujesz, wróci do Ciebie 66 razy w bardzo krótkim czasie. Mówi się, że tak mniej więcej w 6 miesiącach, czyli 666, no nie? Wszystko razem daje nam tą liczbę, która nam się tak kojarzy z tym królem materii, czyli z diabłem. Teraz tak, co robimy dalej? Jeżeli się pojawiają negatywne myśli, negatywne wibracje i tak dalej, oglądasz ceremonię, słuchasz mentoringu, po to ja to nagrywam, słuchasz symboliki, trylogii, żeby sobie podwyższyć wibracje, żeby wyjść na ten wyższy poziom wibracyjny. I teraz tak, jeżeli te wątpliwości cały czas się dalej pojawiają, to po to masz moje e-booki. Popatrz, masz dwa bardzo ważne e-booki. Jeden to jest magia, ta nowa magia w zielonej okładce 2024 i drugi e-book to jest jak aktywować pozytywne energie w Twoim otoczeniu. I tam masz, to jest najgrubsze chyba z moich e-booków, tam masz takie kompendium wiedzy na temat ochrony, na temat oczyszczania, że żadne czarne wiedźmy czy żadni czarni magowie no nie ma prawa, żeby mieli do Ciebie dostęp. Oczywiście, jeżeli nic nie robimy, no to inni przejmują inicjatywę i to inni działają w naszym życiu. Ale to tutaj na Ziemi mamy jedno z podstawowych praw ziemskich i tym podstawowym prawem ziemskim jest wolna wola. Jeżeli Ty powiesz, pokażesz środkowy palec takiej czarnej wiedźmie, czy komuś, co Ci źle życzę, na takiej zasadzie, to jest Twoja wolna wola i ta energia Cię chroni i Cię broni. Ale jeżeli Ty oczywiście załamiesz się, siedzisz w kąciku, płaczesz, prawda, i nie masz na to siły, to po to jestem ja, żeby Ci w tym pomóc, żeby Cię w tym wspierać i potem, gdy poczujesz się już lepiej, dalej działasz samodzielnie. Dobrze, kochani, to jest takie naprawdę nagranie ogólne, ale uważam, że jest ono konieczne, biorąc pod uwagę listy, które od Was otrzymuję w ostatnim czasie. To jest takie nagranie, żeby Wam troszeczkę dać takiej inspiracji i motywacji na takiej zasadzie, że wszystko złe, co się dzieje, ma czasami ukryte znaczenie. I teraz można z siebie zrobić wisielca i sobie wisieć i po prostu popatrzeć na coś z innej perspektywy, ale można też od razu wykorzystać ten portal 66, żeby działać i żeby osiągać wszystko to, co ważne. Zwróćmy uwagę na to, co dzieje się globalnie, prawda? Czyli jest przygotowywana kolejna fala różowego słonia, tylko w innej nazwie. Jest konflikt, który wisi w powietrzu, konflikt globalny. To wszystko ma znaczenie, ponieważ siły mroku, one nie odpoczywają, one pracują dzień i noc, oni nie muszą spać, prawda? Czarni magowie, czarne wiedźmy bardzo mało śpią, więc mają już przewagę nad nami w tym znaczeniu. Dlatego my musimy wykorzystać nasze światło i nasze dobre energie, żeby im postawić stop i pokazać im ten środkowy palec. Do zobaczenia, kochani, do usłyszenia. Najpóźniej widzimy się na kolejnej symbolice trylogii. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu będzie jeszcze kolejny rozdział i kolejny, bo trzeba tutaj to nadrobić, żebyście mieli takie kompendium wszystkich symboli, całego znaczenia i mogli pięknie z tą książką pracować, nie tylko jako o, fajna książka do przeczytania, ale z taką książką, która Wam będzie pomagać, tak jak klucze do szczęścia. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Wasza Maria Bukardi.